Witam wszystkich na kolejnej wycieczce. Jesteśmy na plaży Drażnica, inaczej Plat. Dla mnie bardziej wolę tą drugą nazwę. Fajna plaża dla małych dzieci. Dużo żwirku, drobnego żwirku. Woda czyściusieńka, jak widać. Dzikie tłumy na plaży. Bardzo mało ludzi jak na razie. Są takie małe wcięcia, można sobie łódko zostawić. Ewentualnie tam na początku również można duży parking w miarę kamienisty, ale dość wygodny, szeroko. Jak widać jest bar, bardzo fajny, zacieniona strzechą. Fajna podłoga na wysokości, można sobie usiąść, fajny wiaterek przewiewa. Parasolik można wynająć również. Proszę bardzo, plaża Plat. Lody, coś do picia, coś do jedzenia. Można sobie zamówić. Karlo Waćko, proszę bardzo, reklama. Również tutaj można pod skałką łódka zostawić. W sezonie bardzo dużo łód, tutaj to nie ma za bardzo gdzie stanąć. Skałki gołe oczywiście. Piękne góry, widoczki naprawdę ładne tutaj są. W oddali piękne góry. Woda czyściutka. Tutaj, tak jak mówię, bardzo drobny żwirek, zwłaszcza na końcu plaży tutaj. No to jest bardzo drobniutki żwireczek, woda płyciutka, nie schodzi bardzo szybko na głęboką. A teraz się przejdziemy na wycieczkę, tutaj jest fajna droga taka z kamieni. Drobniutki żwireczek oczywiście pod nogami, bardzo fajne widoki. Proszę bardzo, plażing na całego. Teraz widok z dalszej odległości na plażę z drugiej strony. Naprawdę fajny temat dla dzieci. I księżycowy krajobraz. Kamienie, bardzo mało roślinności tutaj. Mała wysepka z wody wychodząca. Z drugiej strony wysepki jest takie straszne urwisko. Można sobie zejść tak, by po pionowej ścianie zanurkować bardzo głęboko. Po tej stronie akurat nie, tu jest płytko. Tu jest gdzieś około 5 metrów najwyżej. A z tamtej strony no z 15 metrów jest od razu za tą wysepką. Taki fajny właśnie jest. Pionowa taka skała i można sobie zejść. A tam z drugiej strony ten najwyższy punkcik to jest Święty Wit, najwyższy punkt Pagu.
polecam, jak ktoś nie był. Są trzy wyjścia. Z tej strony jest jedno wyjście, ale to jest dla wytrawnych wspinaczy raczej, bo tu jest bardzo ciężko wyjść. Skały i są dość luźne. Z drugiej strony są dwa wyjścia. Oczywiście nie korzystałem z dwóch, no bo nie było kiedy. Byłem tam około 10 razy, ale akurat z tego średniaka najczęściej. Tędy tylko raz wyszłem. Jest fajny widok, bardzo polecam. Wycieczka tam jest naprawdę, naprawdę piękna. Wszystko widać dookoła, cała wyspa. Można sobie oglądnąć całą wyspę, można powiedzieć. No idziemy sobie dalej tą drogą. Bardzo fajne widoczki. Woda, jak widać, lazurek. Tutaj można sobie popływać. Nieraz można fajną muszeleczkę tu znaleźć. Chociaż nie jest to miejsce typowe na muszelki na Pagu. Są lepsze. Tutaj jest troszkę gorzej już, bo są bardziej wystające kamienie. Tam był żwirek, ale tu też jest równo. Bardzo fajnie się idzie. Widoczek, fajny wiaterek tutaj fajnie owiewa. Proszę bardzo, tu jest kolejna wysepka. W tej chwili strasznie mało rybek. Mało roślinności w ogóle. Pierwszy raz jak tu przyjechaliśmy, to tu się roiło od większych, dużych nawet ryb. Teraz takie malutkie jedynie można zobaczyć. No i tu było dużo fajnej roślinności. W tej chwili bardzo słabo. I z roku na rok jest coraz gorzej. Jakiś czas temu tutaj wylali betonik, właśnie teraz idę po nim. Jest równo, tutaj już nie ma kamieni. I postawili lampy solarne. W nocy nie byłem, ale podejrzewam, że fajnie oświetlają to miejsce. Bardzo fajnie tu jest, czysto. Rzut jeszcze na góry. Tam w oddali będzie gdzieś Święty Duch, plaża. Bardzo polecana przez niektórych ludzi. Niestety dla mnie to jest porażka. Byłem dwa razy i nic tam ciekawego nie ma. Szuwary, woda taka sobie. No i jeszcze trzeba za to zapłacić, za wjazd autem. Także jak to zależy, to kto co lubi. Tutaj również zrobili siatkę, ogrodzenie jakiś czas temu. Nie było przedtem tego. No jest to okropne urwisko. Może tego na filmie nie widać, ale jest tu fajnie wysoko. Bardzo fajny widok z góry. Raczej nie można stąd skoczyć, bo tu jest niestety za płytko. Tutaj będzie jakieś 1,5 metra do 2 metrów troszkę dalej głębokości. Także tu niestety nie można sobie pozwolić na jakieś skoki. No i tu dochodzimy prawie do końca tego ogrodzonka. Woda piękna. W oddali, nie wiem czy to będzie dobrze widać, jest taka fajna plaża, taka dziura jest wykopana jakby, nie wiem czy to akurat będzie widać, ale możliwe, też bardzo fajne miejsce, nie byłem tam, ale tam dużo bardzo ludzi przychodzi, zwłaszcza w sezonie, to tam nie ma gdzie się po prostu położyć. Tutaj ktoś ma taką plażyczkę chyba prywatną, jakby betonik wylany fajny z
kamyczka, bardzo ładnie. No, to jest płytka woda, ale dla każdego coś miłego. No i może skończę na tym, bo już dalej to nie ma co iść, są zabudowania, jest tu miejscowość, więc nie ma co dalej iść. Na tym kończę, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania moich filmów.